Michał, w pierwszym meczu sparingowym w tym roku konujemy AS Trencin 4-1. Jak skomentowałbyś to spotkanie? Po ciężkim tygodniu, w którym trenowaliśmy dwa razy dziennie, myślę, że to jest zadowalający bardzo nas wynik. Nie ostrzegliśmy się jednak błędów, które na pewno będziemy starali się poprawić w następnym meczu kontrolnym, ale myślę, że możemy być ogólnie zadowoleni. W drugiej połowie, gdy wszedłeś na boisko, obrona zagrała na zero z tyłu. To na pewno cieszy. Tak, to jest na pewno jakiś dodatkowy plus, kiedy gramy na zero z tyłu, a do tego z przodu w drugiej połowie dokładamy 3 bramki. W sobotę czeka nas kolejny mecz sparingowy z drużyną ze Słowacji. Tym razem zagramy ze Slovanem Bratysława. To pewnie kolejny ciekawy pojedynek. Tak, kolejny mocny rywal. Wiadomo, no, pojedziemy tam zagrać, żeby po prostu wygrać i zwyciężyć ze Slovanem, zmierzyć się z przeciwnikiem ze Słowacji.